Skrzynka? Dlaczego tak? Skrzynka jest tak wystawiona. Boję się tej pułapki. Aha, nie mam jak nawet sprawdzić. Co? Siemanko, z tej strony jest Albinos, a to jest kolejny odcinek z Terrarii. Dzisiaj przekonamy się, czy zdobędę w końcu jakieś normalne itemy, czy dalej będę takim biedakiem tutaj. Może zrobię sobie drewniany armor. I chyba pójdę do jaskini, bo zaraz może być tak, że tu się zacznie noc i będzie niefajnie. Jesteśmy, od razu mamy szkielet, a on mnie chyba one-shotował poprzednio, znaczy nie, no nie, na dwa strzały mi miał. Zobaczymy jak będzie teraz. O, nieźle. Kurna! Dobra. Uciekłem. O, jest skrzynka. Ale jakaś duża to jest skinie, jakoś dużo rozwidleń ma to. Akurat będzie fajne. A tego nie widziałem jeszcze, co to za statua jest? Buggy. Nie wiem, czy to tak się czyta. I Magic Mirror, to jest spoko, ale no nie wiem, no mogło być lepiej, mogło być lepiej na pewno. Fajnie, gdybym przed tym robalem zdążył, ale nie wiem, czy to się uda. O! Dobra. O kurde. Szybko, daj mi chociaż tego life crystala, gościu, możesz mnie zabić później. Dobra, nie, denerwuje mnie ta płytka. Może jednak nie będę jej trzymał. Najwyżej dostanę od pułapki, to będzie moja wina. O, Matula Slime jeszcze. Co spadł. O, nie! No! Jak? Jak? Patrz, na jakiej kratce on stoi. Nie, no. Niefortunna sytuacja to była. Skoro jestem taki słaby i nie mogę sobie poradzić w jaskini, to może na powierzchni sobie poradzę. No zobaczymy, może jakaś piramida się trafi. Nie, no jakby się trafiła piramida, to by było mega fajnie. No niestety, już jakieś sępy mnie atakują tutaj. Ale ze mnie mistrz parkouru! Proszę! Muszę to przebiec! Dobra? No ile tych dziur? Przecież nie, no ja tu jakiegoś parkoura przechodzę. Kolejna! Pirania, pewnie mnie zje. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, no kurna! Wszyscy mnie atakują, Pentagon mi tu robią. Dobra? No niestety, nie powiodło się. No przecież my... Co ty? Patrz, nie no, sęp mnie goni przez całą mapę, no przecież one są jakieś chore na łeb. Nie da się tak. Tam... Nie! To się nie może wydarzyć. O nie. No, trochę słaba sytuacja, ale jakoś wyjdziemy stąd. Niestety, klepią już mnie. Wypiję sepotkę. Lecimy dalej. O, dzbanuszki, dzbanuszki, szybko. Może się spróbuję zabudować. Jest, udało się. Corrupt torcze. To jakieś nowe też. Nie, no, nawet fajnie wyglądają. Mogą się przydać. Chociaż ja brzydko buduję. Ale, no nie wiem, może się poprawię. Jeszcze się przekonamy. I teraz będę tak stał w miejscu, bo on mi nie da przejść. I kolejny przyszedł. Super. I co teraz zrobić? Co teraz zrobić? O, tu jest skrzynka w ogóle. Jak ja tego nie widziałem? Dobra, mam pomysł, bo bombą można wysadzić chyba to, czy nie? O kurde. O kurde.
No dobra. No teraz trochę gorsza sytuacja, ale oni nie potrafią tu wskoczyć. Więc chodzi mi o to, że mogę teraz zrobić... Albo mogę zrobić sticky bombę, to się nie będę męczyć. Tylko fajnie, gdybym się mógł odsunąć. Albo czekaj. Nie no, nie złapię ich. I teraz zabawa będzie. Dobrze, że mam ten kamień, bo bym nic nie zrobił tu. Więc plan jest taki, że wysadzę bombą sobie tutaj ten blok, bo go kill-offem nie można zniszczyć. Oby mnie nie uderzyło. Dobrze. I przejdę do skrzynki, zabuduję się. Dobra. I jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ w końcu chcą mi pomóc. Albo może jednak nie, ponieważ dali mi ten sam item drugi raz. Ach. A właśnie, tego nie użyłem, Life Crystala. Nie wiem dlaczego. Musiałem zapomnieć. I jest teraz kolejny problem, ponieważ nie ma więcej miejsca w ekwipunku. No można to sprzedać, bo to... Znaczy sprzedać, no... Fajnie by było to sprzedać, ale... Wsadzę to do śmietnika na razie, bo... O! To ja nie wiedziałem, że wagoniki się pojawiają tak wysoko. I... Gra chyba sobie ze mnie żartuje, ponieważ dostaję kolejny Magic Mirror, no nie no! Oj, w ogóle znalazłem dungeon. Niby mieli coś zmienić, że książka się nie pojawia na górze, że książkę jakoś ciężej się zdobywa, nie wiem jak to ma działać. Albo że skeletrona ma wypadać. No to będzie problem, jeżeli tak ma być. Bo no książki i tak mi się teraz nie przydadzą. Nie będę miał czym bić. Teraz jest problem, bo ja nie wiem na jakim poziomie jestem, a jeżeli zejdę zbyt nisko... To wtedy wyskoczy mi Dungeon Guardian i dostanę zawału, więc trzeba uważać. Nie, nie, nie. Dobra, niżej nie schodzę, bo... Tutaj tej książki nie ma. Ona, ten Waterbolt się nazywa ta książka i... Podobno mieli coś zmienić, więc no... uwierzę im znowu, że zmienili to. Najwyżej się okaże, że tego nie zmienili, a ja byłem idiotą. A to jest ciekawe, że drzewo tak wygląda. Bo drzewa zwykle, one nie były takie kwadratowe, one miały skrzynkę gdzieś na dole. Taki living, jakiś living wood skrzyn... CO JEST?! GNOM JAKIŚ! KURNA! GNOM MNIE ATAKUJE! AJ! Dobra. Co to w ogóle było? Jakiś gnom. No i dostałem... No powiedziałbym, że to słabe rzeczy są trochę, no mogło być lepiej jak zwykle. To się tylko do... To może się przydać tylko do dekoracji, więc no słabiutko, słabiutko. Teraz wolałbym coś, co mi pomoże ogólnie, a nie dekoracje. A tutaj ta sama włócznia, którą już mam, nie no. Widzę, że ta gra naprawdę bardzo chce mi utrudnić życie. Bardzo chce mi utrudnić życie. Nie wiem, niech ktoś mi policzy, ile skrzynek już otworzyłem. Nie no, ja sam se policzę. Ale przecież ja już tyle skrzynek otworzyłem. A dalej nic, ciągle jakiś shit. I już tu jest ocean. Aha, no to nieźle. Wiatr, wieczny dzień się ciągle odpala. Nie no, może oni chcą pokazać, jak to działa, żeby nie, że komuś się nie wyświetli to nigdy. Tak, dobra. Odpalę sobie tą potkę i ona działa tak, że jak klikasz skok, to zamiast skakać, to zmienia ci się grawitacja. To się przydaje do znajdywania takich wysp latających. Właśnie do tego to wykorzystam. Znalezienie tego. Jak nie znajdę żadnej, to nie wiem, to już to jest potwierdzone info, że oni chcą mi jak najgorzej. O! O co to jest? Slime z balonami! Ale fajne.
Jest skrzynka. I w ogóle zmienili teksturę. I tej harpi też zmienili teksturę. Zobaczmy, co to będzie. Jest! 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 To jest świetny miecz na początek. W końcu! Dziękuję wam! Dziękuję wam! W końcu daliście mi coś dobrego. O kurde, widzę, że już mnie dojeżdżają tutaj w 50. Może być problem. Zabiorę stąd te krzesła i w ogóle, bo jak nie zabiorę, to tu później NPC-ty mogą się wprowadzić. Tak to czasami jest. Ten mysz takie gwiazdki wystrzeliwuje i tu jest kolejna wyspa i... O kurde, kurde, kurde. Kurde, kurde, ale... Nie, ja takie uniki zrobiłem, to trzeba powtórkę z tego zrobić. Jest kolejna skrzynka. Fajnie, gdyby horseshoe wypadł. Nie wiem, czy to się tak czyta. Podkowa. No, wypadło mi dwa razy to samo. Nie, no jednak się zawiodłem na was. ...42 bije ta gwiazdka aż. I ona się przydaje do znajdywania jaskini. Też. O kurde! Te harpie mi aż 92 biją. Nie wiem, czy może... No właśnie. Mogłem tych Magic Mirrorem wrócić, a teraz 3 golda straciłem. Ja ciągle te pieniądze tracę. Całe pieniądze tracę, no. O nie! No nie, no przecież ta popka... Ja myślałem, że przycisk jest gdzieś tam, a on był tu. No to super. Proszę, dajcie mi choć te... To, proszę, proszę. Dobra. Skrzynka? Dlaczego tak... Skrzynka jest tak wystawiona. Boję się tej pułapki. Aha, nie mam jak nawet sprawdzić. Co? Mam mindfucka, mam. Nie wiem, co mnie zabiło. Było. Co mnie zabiło? Co to jest? Co mnie atakuje? Halo? Green Fury. Zostaw mnie. Co to jest? Ej, to mi jakąś drogę pokazuje. Co? Co? Coś tam... Dobra, tu... Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie widziałem, że coś takiego dodali. Tylko proszę, nie! Zostaw mnie. Deadman's... Ej, może to rzadki jest? Czekaj, zobaczę. Yeah.